No, tu jest Luna. Ja jestem reżyser kieszonkowy, a my jedziemy do... Tegera! I słuchajcie, tam jedzie nasza SKM-ka, jak widać. Dzisiaj jadę po prezent dla fotoreportera, dla Natanki i jest ze mną moja siostra. O, proszę bardzo, to jest moja siostra. Trochę za nią ostrość, no. I jedziemy! Fioletowe auto! Następny przystanek Warszawa Stadion. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Słuchajcie, dążymy w stronę małego Tigera w Warszawie, który jest gdzieś tam, ale tam strasznie świeci słońce, więc nie będzie widać. Ale widzimy tą dziwną palmę. Tak, widzimy tą palmę. Wy też ją widzicie zaraz, ale chyba nie złapię ostrości. O, proszę bardzo, to jest ta palma. No to Luna. Idziemy, no. Idziemy. No słuchajcie, już byliśmy w Tigerze, proszę bardzo. Mogę zrobić zakupowy moich rzeczy, kupiłam sobie wadę cukrową. Tak, fantastycznie. I teraz idziemy odwiedzić naszą przyjaciółkę, Bogusię. Bogusia jest opiekunką działu muzycznego w KVS i jedziemy ją odwiedzić do szkoły miodowej. Słuchajcie, powoli zaczyna kropić. W stolicy pada! Pada! O, najgorzej, najgorzej. Najgorzej, słuchajcie, no. Ale damy radę, idziemy po Bogusie. Tak, idziemy po Bogusie, będzie pięknie. Tak, słuchajcie, podziwiajcie naszą piękną Warszawę. Słuchajcie, Zyzio! Zyzio tam stoi. Moja siostra śmiechła z Zyzio. Pozdrów Zyzia! Hello. Słuchajcie, to jest ten sławny fresh i tam jak się dojdzie, tam jest miodowa, ale niestety trzeba budynek obejść, więc my go zaraz obejdziemy. Nie, i... O, tu. Proszę bardzo. Poczekaj chwilkę. Bursa szkolnictwa artystycznego. Luśka je. Najadła się. Nie, bo jeszcze nie zaczęłam. Jeszcze nie zaczęłaś, dobrze. No, więc ogólnie to jest miodowa. A raczej korytarz. Czekajcie, łapię otrość. O, proszę bardzo, pięknie. Podziwiamy. Po prostu idziemy. O, słuchajcie, to jest szatnia szkół muzycznych. Proszę bardzo, Bogusia. Oj, ale nie ostra. Tak, to jest moja siostra. A tu są dziury. Dziury. Proszę bardzo. Halleluja. W szkole się religijnej. Tak. W ogóle ten... A kto mu szkołę naruszy, daje mu do życia i biała na jego złej. Co to jest snooker? Nie, no nie. Chodź tu. Będzie solo, panowie. Taniec kropa. Proszę bardzo, tu mamy crap dance. Crap dance! Gówno taniec! Nie, to było piękne. A? Co? Co? Słuchajcie, moja siostra właśnie zgubiła watę cukrową. Ej, poczekaj, która wypadła. Tam jest. Tam jest, no. Stasik ją ma. Co? O, tam jest. Się, o, tam jest. XD? Tam co? No, idzie z moją watą. Jedziemy ze szkoły do Częstochowy, jest bardzo rano, ponieważ jest godzina 7:49. Oj, ostrość mała. Obok siedzi Natalka, ale jeszcze jest taka przytomna, więc się nie nagrywamy nawzajem. Jakby był huk, to sorry, ale jest jakiś ogólnie huk, pokażę. Jest dosyć głośno.
ulicy? Ale jest. Niestety, kiedy grasz, przyłożę ci. Dobra, jesteśmy po mszy, jesteśmy po śpiewaniu, jesteśmy po wszystkim, nawet po drodze krzyżowej. I jest ze mną Wiktoria! Tak, to była ta niespodzianka. Tak, w końcu. Tak. Lately, czy jak to się mówi. Dobra, a tu jest Natalia, która sprintuje, bo się wstydzi. Chyba. Wstydzisz się, czy nie? No chodź tu! Ja nie. No, prawilnie. O, super. No i idziemy zjeść, albo idziemy na wieżę, albo idziemy. Tak po prostu. Zobaczymy, co będzie otwarte. Właśnie, zobaczymy, co będzie, czego nie będzie. No. Wszystko będzie nagrane, prawie wszystko. No. Do zobaczenia. Proszę bardzo, to jest miejsce, gdzie zazwyczaj stoi TVN, jak widać. Nagrywa tam msze pewno, jakieś papieżowe czy coś. Ej, ale Marcel, masz na imię, Natalia. Radio, jasna góra! Natalia! To już dzień się kończy w Częstochowie. My zaraz musimy biec na autokar, bo ruszamy w sumie za 7 minut i byłoby trochę słabo, jakbyśmy tu zostały. Znaczy, miałybyśmy gdzie spać, no to właśnie. Ale jutro mamy szkołę, bla bla bla. A i tam tak. Może poczekać. Ale cię się poznałam. Poznałaś? Tak, tak na żywo. Bo to zawsze jest tak, że jak się poznaje kogoś, to się inaczej zmienisz. Ale dobra. Pozdrawiamy Puchałkę. Jedziemy do Warszawy i znowu Natalia została telefon.